Prezenty od jednorożców. Był u mnie jeden jednorożec i przyniósł mi podobno bardzo dobrą kawę ziarnistą, więc będziemy mielić. A młynek po babci mam. Szampiana. Tutaj mam liścik wyjaśniający. To jest pani Joanna, że to ma być właśnie. W mailu pisałam, że to moje dziękuję. I że jest przesłanie i że pani nie wie, o co chodzi, ale ja wiem. Znaczy sobie w kartach sprawdzę, bo tak to nie wiem. Ale dziękuję, jest piękne. No tak pięknie zapakowane. Ja tu powyjmowałam z folijek. I może tak. Fajnie zapakowane, bo... Czekajcie, z paczki dane, bo mówię, żebym nie wiedziała kto. Taki piękny świecznik, który ja będę wykorzystywała na długopisy, bo mi się zupełnie nada. Kompletnie. Piękny jest, śliczny. Jest zrobiony, jest super. A nawet jak się potłucze, to wiem, co to za czogurty. Ha, 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 ha. Także okej. I tam był w środku piórko i guziczek. Wszystko turkusowe. Się nie fokusuje, ale niech tak będzie. No i przepiękna chustka. Turkus, welturkus. Trójkątna, słuchajcie. Takie ombre. Bardzo ładne. Moi kochani, magiczna księga, ciągle zmieniana. Tutaj po rytuale jeszcze nam się pięknie żarzy. Przez w zasadzie 20 minut żarzy się szałwia, czyli energia jest naprawdę zacna. A tu w kociołku już spopielone wasze imiona i daty urodzenia. Także tak to wygląda na backstage'u. Na backstage'u tak to wygląda. No i co? No i zaraz bierzemy się za wieczór z wróżką. Kociołek zacny, pentagram zacny. Kociołek zacny, wszystkie popieły tutaj mam. Popieły, dobra rzecz. O, Budda, jaki piękny. Przepraszam, ale ja się będę zachwycać. O, popatrzcie, jeszcze nie Halloween, ale. O, coś tu. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy w Tebim. O, następny bez zębów. I wkraczamy do działu, który jest z gubą. Z gubą, ponieważ jest to dział Zrób to sam. Więc będziemy patrzeć, co możemy samemu zrobić. Koralików to tu już jest na maksa. Nie wierzę. Mietły również. Jak ktoś ma swoje hobby biurowe i tak dalej, wtedy im szaleństwo jest. Patrzysz sobie różne markery permanentne. No, 1 mm to jest cieniuszki. Cieniuszki taki. Ja potrzebuję taki grubszy.
i ciupaga i tada, tada, nasi to byli. Dobra. Po prostu tu jest dla tego majsterkowicza śródkowego. Hrabina w myślach. Co tu wybrać? Co tu wybrać? Jakby chciał ktoś hiszpańskim tym na urodziny, piniaty, jednorożce, no i para młoda. Tak swoją drogą, ciekawe czy są jakieś zjednorożcowane pary. Ciekawe. Przyznać mi się tu zaraz. Hrabina, czy coś ci to nie mówi? Ten torcik? Mówi mi, nie tylko 4 godziny. Nieśmiało, przypominam. Ale zobacz jaki piękny domek w kocie. Fajny. No, wow. Filcowy. No. Są jeszcze lampeczki, świeczeczki. O, tu się zaczyna mój dział. Sorry. A my patrzymy. A tu? Kuli pieprz. I tada, niespodziewajka. No, troszkę zawsze. No, fajny klimacik. Babeczki, różyczki. I puszeczki. Najlepsze rzeczy ever. A teraz mamy dział samo zło, bo zaczynają się listy, notesy, duże notesy, małe notesy, karteczki, karteluszki i inne rzeczy. Te są ładne. Rozmiar jest fajny. Bardzo mi się podobają. Dużo tu jest fajnych notesów na pochybel człowiekowi. Nie wolno takich rzeczy robić ludziom. O, kółka są, wiem kto będzie piszczał. Musisz to mieć, nie? Zniszczone, szukajmy dalej. Zobaczyła kółka, zobaczyła piękne ręka Fatimy. Na wszystkie klątwy. Na klątwy i tam różne inne. Szukajmy, może będzie. Nie wiem. Jak tu czasami jest rzucona, tak? No wiem. A ja tu mam o. No, proszę. Hogwardy, jednorożce. Samo no, zło po prostu. Zacienki, na szczęście. Zacienki muszę. Zacienki muszę, zobaczcie. Aha. Żywioły. O, i to jak. Ale to jest po prostu, wiesz. To jest bosko, ale z tego jak on już jest taki, wiesz. Przemielony. Widzę, że Dorota nie lubi używanego towaru. Jeszcze gorzej przemielony niż poprzedni. Bardziej powiem, gumka rozciągnięta bardziej niż majtka. Dokładnie. A tutaj z mapą jest taki ładny. Te z mapami też są śliczne. Czyż on nie jest piękny? Bardzo. Taki tajemniczy. Tak. A tu pokaż. Jednorożców jak mrówki. Always wild. Znalazłyśmy winowajce całego zamieszania. Szusz pokazywała króliczki. Króliczek jest. Mamy kulę. Jak w kuli. Ptaszki. Ale o. Patrzcie jakie ładne papiernicze rzeczy. O, hrabina. O Jezu, w kartce. O Jezu, myszka Miki. Ładnie. Do vlogów będzie.
No i ten twój turkus. Ale jeszcze jest ta cena. Czekaj. Tajemnicza nieznajoma. Poczekajcie. Gdzie ten Starbucks? Dziewczyny chcą iść do Starbucksa, bo tam zawsze ufoki i reptile. Ania idzie tam. Wejdziesz, zobaczymy. Zobaczycie od razu. Przemiana. O, jeden, pamiętaj, bo tylko jeden wyrasta. Katarzyna prowadzi, bo zjadłyśmy i teraz w nocnej atmosferze lecimy do TK Maxu. Tu jeszcze światełków jak mrówków. Każą to kręcę. Mały mikroszkop mnie zmusza do kręcenia vloga, żebyście lampy pooglądali. No to zobaczcie to piękne. To macie zobaczyć. Stereczkiem, patrz. Odbijające takie. Takie tam. No nie, no dział męski to mnie najmniej ostatnio. Tak. A co wylałaś? No nie. No tak. No i co, muszę teraz gonić dziewczyny. Cały czas w manufakturze, cały czas działamy, jesteśmy najedzone, napite coli i zwiedziłyśmy TK Maxx i nie jest fajnie. O, i tron dla mnie jest i właśnie będę podążać, nawet nie wchodzę. O! Myślisz, że nie, to się rusza, to już nie dla mnie. Tron. Pani na płoście. Poczekaj, a mam cię. Mam cię. Jedno oko moje, reszta twoja. Drugi idzie głowę. Tak to jest. Mroczne zabawy dziarskich. Chciałam powiedzieć 40-latek, ale nie wypada, prawda? 20-latek. Tak właśnie. Anka proponuje, żebyśmy skakały. Ciepło jest, 8 stopni. Ja myślę, że możemy popływać. Hej moi kochani, jest godzina po północy, przyjechałyśmy ze sklepów różnorakich, zresztą będziecie mieć na vlogu, chciałam wam pokazać co kupione zostało. Otóż kupiłam sobie kolczyk, który jest wkrętkiem i taką nausznicą, bardzo mi się podoba. Wreszcie zakupiłam sobie, i to jest zakup z Tediego, takie nawaciki, bardzo fajne. Pudełeczko. No myślę, że bardzo elegancko będzie wyglądało na toaletce. Znaczy na biurku, no nazwijmy to toaletką, ok? Wprowadźmy trochę uniwersalu do mojego mieszkania. Bardzo fajny wzór kosmetyczki, który tutaj mam, posiadam. Dosyć duża, ale to wiecie, jak to kosmetyczka, to może być i na kosmetyki, i na te. I na długopisy. A ja lubię takie troszeczkę indiańskie wzory. Fajna rzecz. Skusiłam się na cukierki. Pod walentynki. Trochę tak będę kombinowała zaraz z wystrojem. Pokażę wam, jak wygląda teraz, co pozmieniam, bo tak nie było czasu tego zrobić. Grono kieliszków ze względu na to, że muszę mieć w czym palić świece intencyjne, czyli będzie sól. I będą palone w kieliszkach, żeby dobrze stały.
pióro, które jest kulkowe. I po prostu, jeżeli jest pióro kulkowe i można doładować atrament, uwielbiam ten typ połączenia. One bardzo fajnie piszą. Mam nadzieję, że to również. Właśnie taką dozę podkładek różnorakich, słuchajcie, róże, też ładnie, kwiatki, taki wzór, coś z tego przekombinuję. I jeszcze jest szarość tej podkładki tutaj właśnie. Ja uwielbiam to połączenie takiego bladego różu z szarością. Coś na walentynki będę kombinowała. Tak, nie na walentynki, to się przyda kiedy indziej. Różyczki, kwiatuszki delikatne, które też postaram się ślicznie poupychać. To jest, to są spinki z bardzo dobrego gatunkowo materiału do koków. Po prostu będzie można upiąć fajnego koka. Wreszcie będziemy miały już niepopsute noże do otwierania paczek. Jednak te noże do tapet to jest po prostu coś, co powinno być. Zaraz sprawdzę, jak wyglądają te pisaki, bo muszę mieć coś grubszego do wypisywania Wam karteczek. Któreż to karteczki będą naklejane, czy z intencjami, czy z różnymi innymi rzeczami, właśnie tutaj do naszego sklepiku. To tak to wygląda. Oprócz tego mam fajny zeszyt z taką plastikową okładką w linię. Nie za gruby, nie za cienki. Taki fajny, miękki, a jednocześnie ta okładka jest taka, wiecie, mało zniszczalna, bo nie jest papierowa, tylko plastikowa. Bardzo mi się podoba. Teddy, ale powiem Wam, że Action jest fajniejszy od Teddy'ego. Kupiłam sobie washi tape walentynkową. To akurat będę miała na ten miesiąc do bullet journala. To na pewno. I takie podkładki. Taką. A tu jeszcze naklejkę. Poczekajcie, z Actiona. Taką podkładkę. Może wyglądać dobrze w kamerze, to zaraz będę sprawdzać. Taką podkładkę, gdzie będę miała wymianę. Ona jest fajna, bo jest taka plastikowa. I dwie podkładki, które z jednej strony mogą być do biurka tutaj, ale również mi się zniszczyła podkładka na drugie biurko, więc myślę, że będą akurat. No i nie mogłam się oprzeć oczywiście walentynkowemu nastrojowi. Bardzo malutkie, niewielkie podusie, serduszka, szare z różowym, to jest tak jak Wam mówię. Bardzo lubię to połączenie kolorystyczne. Nie będą na wizji. Pinki, przypinki, pinki, przypinki, również troszeczkę walentynkowe. Pinki, przypinki są fajne, do czapek, do szalików lubię. No i naklejki, te są troszeczkę takie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nie wiem, czemu są te cyfry, ale ok. Mam jakieś grzybki I love you. Ten arkusz miałam, wczoraj nawet wykorzystałam. Bardzo jest taki ładny, retro, do księgi go wykorzystałam. Troszkę brokatowy, czego w kamerze pewnie nie widać, ale bardzo, bardzo ładnie wygląda. I jeszcze jedne naklejki, zawsze sobie coś tam w Actionie kupuję. Takie diamenciki, piórka, kot oczywiście zainteresowany najbardziej wszystkim. O, tak. Diamenciki, piórka, jakieś takie patery, paterny, bardzo fajne. Także tak wyglądają zakupy dnia dzisiejszego, a ja biorę się za biurko. A oprócz tego mam taką kokardę na głowie. I nie zawaham się jej użyć na programach. A ja już jestem po horoskopkach. Tak to wygląda. No i chciałam Wam pokazać wystrój biurkowy, który się zmienił. Ja uważam, że jest bardzo ładny. Czekajcie, ściągnę telefon w całej okazałości. I nastąpiła jeszcze wymianka kart dzisiaj. Steampunk Tarot, który jest po prostu naprawdę ładny. No, ma ładne te obrazki. Może nie jest tak wygodny jak White, ale można sobie z nim popracować. Tyle, że karty się mocno niszczą, więc ich rzadko używam. Ale wizerunki mają przepiękne.
przepiękne do zdjęć, się nadają do wszystkiego naprawdę. Jeszcze są śliskie, lecą. O,